teraz spojrzenie na wynik Konfederacji. No znowu, wynik Konfederacji porównywalny do wyniku z wyborów parlamentarnych. Ale rozumiem, że to nie jest coś, co Konfederację satysfakcjonuje. I to wasze trzymanie się na uboczu sporu politycznego i mówienie zły PiS, zła koalicja rządząca, w gruncie rzeczy nie buduje wam pozycji, która daje wam nadzieję na to, że będziecie silniejsi w przyszłości. Po pierwsze, podziękowania dla wszystkich, którzy na nas zagłosowali i pomogli w kampanii. Po drugie, my się nie trzymamy na uboczu żadnego kryzysu, tylko jesteśmy... Konfliktu, tylko jesteśmy w jego centrum. Mówicie, że wszyscy uważamy, śni, tylko wy pozostałe dobrze. Partie za wysoce beznadziejne i chyba nie da się być bardziej w centrum sporu politycznego, niż uważać, że całe to towarzystwo zasługuje na odstawkę polityczną. Mam nadzieję, to, że... Tylko, dlaczego, tylko 7, mają dlaczego 7% wyborców nadzieję, tylko zdołali się do tego przekonać? Zrobimy to i pokażemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo przypomnę, mówimy, że reprezentuje nas grupa różnych pozorantów i pozerów tam w Parlamencie Europejskim z tych wszystkich partii. Natomiast jeżeli chodzi o procenty, to ja byłbym ostrożny z ich liczeniem. W grupie młodych wyborców, którym podobno tutaj termin nie sprzyja, nie potrafię się z tym zgodzić, bo można przecież się dopisać do rejestru wyborców i mobilizować swoich wyborców, żeby się dopisali, to nasze poparcie jest dwukrotnie wyższe. Dwukrotnie wyższe niż ten wynik ogólnopolski. Ten wynik ogólnopolski jest o jakąś część punktu procentowego lepszy niż w wyborach do samorządu, gdzie wiadomo, że żadna nowa formacja wchodząca do Sejmu nie potrafiła poprawić swojego wyniku od mniej więcej już prawie 20 lat. Dokładnie wszystkie to nowe formacje potknęły się. 30%. Wszystkie nowe formacje potknęły się na wyborach parlamentarnych i kończyły swoją karierę na jednej kadencji. My odnowiliśmy i poprawiliśmy swoją pozycję w Sejmie. Poprawiamy swoją pozycję w wyborach do sejmików wojewódzkich i do rad. Po raz pierwszy będziemy mieli tam ludzi, bo nie mieliśmy tam żadnej reprezentacji. I zaraz wprowadzimy dobrą reprezentację solidną do Parlamentu Europejskiego. To jest realny progres polityczny. Co więcej, w tych wyborach, jeżeli się exit poll potwierdzi, po raz pierwszy rejestrujemy wzrost poparcia wśród wyborców starszych, czyli wchodzimy na nowe dla siebie pole i wejdziemy tam szerzej. Uśmiecham się, bo mówiłem, jak zapowiadałem naszą rozmowę, że to są takie wybory, w których każdy będzie miał dla siebie coś miłego i każdy będzie zwracał uwagę. A my młodych przekonaliśmy, a my wygraliśmy w tym mieście, a my w sejmikach, a my w 10, a my wciąż lepsi. No, ciekaw jestem w takim razie, z czego będzie zadowolona. Realnie mamy powody do zadowolenia. Jeden z naszych powodów, którego nie wymieniłem, to oczywiście też wyprzedzenie lewicy. No więc to pytanie do Krzysztofa Bosaka, bo może tak być, może w województwie, nie, może łódzkim, może w Małopolsce, może w Świętokrzyskim, że Konfederacja będzie tym, kto rozstrzygnie o tym, kto będzie w województwie rządził. I będziecie mieli no, tę cudowną kartę w ręku do podania władzy albo Prawu i Sprawiedliwości, albo ugrupowaniom koalicji rządzącej. No i wtedy już no, będziecie musieli chyba zdecydować. No, to będzie ten moment, w którym trzeba. I co wtedy? Po pierwsze, to najlepszy wynik z sondażu wychodzi, że chyba będziemy mieli w okręgu, w którym kandydowałem do Sejmu, czyli na Podlasiu. Pozdrowienia dla wszystkich z Podlasia. Mam satysfakcję. Umówmy się, że wszyscy pozdrawiają swoje okręgi wyborcze i wszyscy dziękują Dzierżoń wyborcom. I Ząbkowice. Ja pozdrawiam serdecznie łódzkie. Łódzkie się. Lubelskie. Ja mam wrażenie, że ludzie przy stole... Krzysztof Bosak jako języczek uwagi. Ten delikatny fakt, że moje pozdrowienie ma charakter podziękowania za najlepszy wynik w Polsce dla naszej formacji. Jeżeli to się potwierdzi oczywiście, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jakby skąd założenie, że nie wiem, my będziemy za naszych radnych w tej sprawie decydować. To znaczy to partyjniactwo, którego jak rozumiem wszyscy już jesteśmy przyzwyczajeni, to chyba weszło za głęboko. I po pierwsze my zrobiliśmy koalicję realną, ogólnopolską w całym kraju z bezpartyjnymi. W związku z czym w każdym województwie, gdzie weszli radni, prawdopodobnie że na Podlasiu co najmniej jeden z naszych radnych będzie z bezpartyjnych. Po drugie, ci, którzy weszli z Konfederacji, mamy w środku trzy partie. I oni no wiem, mogą że być trudną układanką polityczną. Na przykład, jeżeli będziemy mieć w jednym województwie czterech radnych, oni mogą być z czterech różnych środowisk. Znaczy, chce pan powiedzieć, że nie będzie żadnych, że nawet Konfederacja, czy nawet Krzysztof Bosak, gdyby chciał, to nie byłby w stanie tymi radnymi sterować. To pan chce powiedzieć? Ja myślę, że ja mam jakiś autorytet i będę starał się ich przekonywać. To do czego będzie pan się starał przekonywać? Żeby realizowali nasz program, żeby mieli gdzieś szyldy partyjne. W sojuszu z PiS-em, czy w sojuszu z koalicją rządzącą? Po prostu, te podchody tych partyjnych baronów, którzy uważają, że mogą załatwiać w gabinetowej polityce ponad głowami ludzi interesy.
interesy obstawiać się po spółkach, po urzędach i żeby po prostu tych wszystkich ludzi pokazali im czerwoną kartkę i zmusili ich, że jeżeli chcą dalej uprawiać taki parszywy styl polityki, to niech się dogadują ze sobą nawzajem, na przykład PiS z Platformą albo z Lewicą. Dlaczego nie? Chociaż... I dlaczego w ogóle nas się umieszcza w tym kontekście? My jesteśmy przeciwko temu stylowi polityki, który oni praktykowali, gdzie pomiatali ludźmi na 100 różnych sposobów. Panie mamy to przedłużyć? Nie, to jest w ogóle haniebna propozycja. Nie chcę panu tłumaczyć, na czym polega polityka, ale między innymi polega na tym, że jak są wybory do parlamentu czy do sejmiku, to trzeba zdecydować, czy się chce rządzić, czy się chce być w opozycji. Nie, panie redaktorze. A jak się chce jeżeli rządzić, brakuje to większości, to ktoś musi przyjść i zaproponować swoje warunki. I my nie będziemy chodzić i się do nikogo prosić. Jeżeli oni nie będą w stanie się ze sobą dogadać, to zaczekamy, aż przyjdą i zadeklarują realizację naszego programu, który jest korzystny dla obywateli. Andrzej Szejna wyobraża sobie, że przedstawiciele Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej idą do przedstawicieli Konfederacji z tą ofertą? Ja tak myślę sobie teraz po wysłuchaniu pana marszałka, że jakby już wyprzedzając fakty, pan stara się przygotować na sytuację i na obronę, że wejdzie pan w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Ja nie zostanę radnym, bo ja nie kandydowałem w tych wyborach. Ale pan jest liderem partii politycznej. Pan podejmuje decyzje. Ale my nie jesteśmy to pan partią nie wie, dyktatorską. Ale to pan, nas nie ma czarzastego, który może zamieszać ludzi. Ale to pan nie wie, kogo pan wziął na listy. Nie wie pan, jakie są ich poglądy. No wiem, to są ludzie niezależni, honorowi, niezależni, ideowi. Niezależni tak. Są, tak? No to świetnie. No to generalnie, pojęcie nieznane na czyli lewicy. Rozumiem tak, jedni pójdą z PiS-em, drudzy pójdą nie wiadomo z kim. Ale wie pan, mnie martwi co innego. Bo Lewica, idąc do wyborów, ma jasny program. Jasny przekaz. Jesteśmy koalicją 15 października. My z PiS-em nie wejdziemy w żadną koalicję, ale pan tego nie wyklucza. I niech się pan zastanowi, czy naprawdę... Co więcej, ja nawet nie wykluczam koalicji z jakimś radnym z Lewicy. Wyobraża pan to sobie? Jeżeli chciałby zrobić coś dobrego dla ludzi. Tu mnie pan szokował trochę, ale... Będzie więcej takich szoków, jak nasza pozycja będzie rosnąć. No to dobrze, ja mam nadzieję, że nie będzie rosnąć, tylko będzie rosnąć pozycja Lewicy i koalicji. Natomiast... Na razie wasza pozycja spada. Wie pan co? Powiem panu tak. Nie spada. Rosła mniej więcej tyle, co Konfederacja, moim zdaniem. Z tych wyników wynika. Znaczy, zależy w porównaniu do czego. No, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, nie wzrosło. Ale Konfederacji wzrosło minimalnie. Z poprzednich samorządowych Lewicy nie wzrosła. Konfederacja wtedy nie startowała. No tak. To teraz do Michała Dworczyka pytanie. No bo może też tak być, że gdzieś będziecie się musieli zwrócić z prośbą, czy apelem, czy też ofertą, poparciem. Pan wyobraża sobie wyłuskiwanie radnych z koalicji rządzącej, albo wręcz ofertę dla którejś z partii koalicji rządzącej, czy po stylu, sposobie rządzenia przez ostatnie sto kilkadziesiąt dni powie pan nie? Bo pan przecież ma doświadczenie stworzenia koalicji samorządowej. Ja przede wszystkim uważam, że wszędzie tam, gdzie można wspólnie działać na rzecz czy lokalnej społeczności, czy kraju, powinniśmy działać. I dla mnie to jest cały czas szokujące, chociaż właściwie niczego innego nie powinienem się spodziewać. To, co państwo we troje mówicie, bo wy nie traktujecie innych formacji, innych środowisk jako konkurencji politycznej. Wy traktujecie jako śmiertelnego wroga, którego trzeba anihilować. I to, co pan minister przed chwilą powiedział, to właśnie było strasznie bardzo, bardzo symptomatycznie. Nie, ale we wcześniejszych wypowiedziach tak mówiście, nigdy z PiS-em, absolutnie nie. To pani minister tak samo przed chwilą mówiła. Proszę państwa, co to jest polityka? Polityka to jest roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego. W związku z tym, że mamy tutaj trzech ministrów. Wiceministra spraw zagranicznych, wiceminister edukacji, wiceministra obrony narodowej, wobec czego, jak pan mówi, minister mówił. Wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia lokalnych sytuacji i oczywiście my zawsze rozmawiamy z naszymi radnymi, ale na końcu oni będą podejmować decyzje. Z mojego punktu widzenia, i zawsze wychodziłem z takiego punktu widzenia, należy rozmawiać ze wszystkimi, bo polityka to powinna być sztuka współpracy na rzecz lokalnej czy lokalnego czy ogólnokrajowego. Lepiej rządzić niż być w opozycji. To jest pana motto. Lepiej realizować swój program, a do tego, żeby realizować program, trzeba budować sojusze. Jako jeden się nie odniosłem do tych sojuszy, myślę, że to jest bardzo istotne. Ja tylko chciałem powiedzieć, że my razem z Trzecią Drogą, Koalicja Obywatelska, będziemy rządzić w 13 województwach. Wszystko na to wskazuje. Ja że będziecie mieli większość w sejmiku w 13 województwach? Myślę, że w 12, 13, w 10 jest bezpośrednia wygrana Koalicji Obywatelskiej, czyli wiemy, że mamy 16 województw, w 10 wygra Koalicja Obywatelska, jeżeli mówimy o zwycięzcy tych wyborów. Natomiast ja nie wyobrażam sobie sojuszu na poziomie sejmiku z PiS-em z prostego powodu. My jesteśmy zupełnie antytezą tego, co robiliście w państwie przez wiele lat, w wielu miejscach. Jeżeli patrzymy na to, na ilość afer, na rzeczy, które działy się w polskim państwie w ciągu ostatnich 8 lat,
to Donald Tusk wrócił do polityki. Rafał Trzaskowski dzisiaj wygrywa z pana kandydatem no, w stosunku 6-2. Właśnie z tego powodu, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby PiS mógł gdziekolwiek rządzić, bo wykorzystaliście władzę do tego, żeby pan Sasin, żeby ludzie, którzy byli w spółkach Skarbu Państwa, pan Obajtek, nabijali sobie kabzy, podsłuchiwali się nawzajem. To była ostatnia rzecz, którą ludzie chcieli widzieć, dlatego przegraliście wybory i dlatego nie rządzicie w Polsce dzisiaj. I my zrobimy wszystko, żeby nic się takiego więcej nie wydarzyło. Na pewno nie na poziomie sejmików województw. Jedno zdanie ad vocem. Nie na poziomie wyborów samorządowych. Panie ministrze, tak, różnimy się diametralnie, bo my dotrzymujemy obietnic, a wy nie. Ale jak się powiedzieć co innego. Wy przekładacie, wy chcecie politykę przełożyć na poziom samorządu. W samorządach, proszę mi wierzyć, w całej Polsce jest wiele koalicji, bardzo nieoczywistych. Nie w sejmikach. I naprawdę nie warto pakować tej politycznej nawalanki do samorządu. Joanna Mucha, Joanna Mucha. Wiedziałem, co się działo na poziomie województw. Joanna Mucha, bo czas nam się kończył. Ja panu wytłumaczę, panie ministrze. Pan nagle jest chętny do tego, żeby rozmawiać z nami wtedy, kiedy pan stracił władzę. Przez 8 lat, kiedy pan rządził. A niech pani minister znajdzie polityka ze swojej kolegów, który powie, że nie chciałem z nim rozmawiać. Ale nie przeszkadzało. Będę zobowiązany. Natomiast wtedy, kiedy rządziliście, nie chcieliście rozmawiać z nami w żaden sposób. Różnica między wami, zresztą oboma panami, a tą stroną stołu polega na tym, że my mamy jakby pojęcie o państwie i o polityce jako o pluralizmie. Różne poglądy, które reprezentują różne partie. Wy mówiliście ludziom, że jesteście jedyną partią, która reprezentuje Polaków. Zarzucaliście nam zdradę, agenturę, zarzucaliście, że jesteśmy, nie wiem, wdowami ubeckimi, gorszym sortem i tak dalej, i tak dalej. Nie traktowaliście nas jako części sceny politycznej, tylko jako coś, co jest jakimś odpadem politycznym. I to jest ta różnica. I to jest coś, co się nie może powtórzyć w polskiej polityce. Dlatego, że to prowadzi do różnego rodzaju wypadków. I jedno zdanie na koniec, Krzysztof Bosak, Andrzej Szejna. Spełnić postulaty protestu rolników, odrzucić europejskie zielone ład, wstrzymać zalew produktami z Ukrainy.